Do Euro 2012 zostało już tylko 59 dni. Zanim zabrzmią gwizdki na meczach, piłkarskie emocje będą podkręcać piosenki wybrane przez kibiców. Autorem ukraińskiego przeboju jest Dymitr Gołub, który udzielił wywiadu ekipie naszego ośrodka telewizyjnego. Joanna Pietkiewicz. Ukraina już żyje emocjami związanymi z Mistrzostwami Europy. Na tamtejszą edycję konkursu piosenki na Euro 2012 wpłynęło ponad 10 tysięcy zgłoszeń, spośród których do ścisłego finału przeszło 16 utworów. Zwyciężył przebój napisany przez Dymitra Gołuba, syna nauczycieli muzyki. Jestem przede wszystkim muzykiem, dopiero później kibicem. Piłkę lubię oglądać, czasem gram też z kolegami. Muzyka Gołuba jest mieszanką popu, reggae i rocka. W przeciwieństwie do polskiego hymnu, ukraiński przebój jest lekki i prosty. Łatwo wpada w ucho. Wczoraj mi wysłał mailem już gotową piosenkę na kanał, dlatego właśnie dzisiaj w Telewizji Polskiej we Wrocławiu mamy szansę to po raz pierwszy puścić. Z autorem europiosenki spotkała się ekipa Telewizji Wrocław podczas realizacji programu Studio Wschód. Grażyna Orłowska-Sądej pojechała na Ukrainę, by sfilmować Wielkanoc na Kresach. Myśmy tam, jak zawsze, szukali śladów polskości, ponieważ w Żytomierzu co piąty obywatel jest pochodzenia polskiego. Od razu Dimę zapytałam, czy ma polskie korzenie. Zdziwił się trochę, ale powiedział, że to nie jest wykluczone. Polska także ma swoją piosenkę, którą kibice wybrali pod koniec marca. Ze 120 utworów najlepszy okazał się hymn zespołu Imisz. Muzycy pokonali m.in. Marylę Rodowicz oraz zespoły Wilki i Fil. Ważna jest wola zwycięstwa. Oficjalny przebój UEFA zaśpiewa jednak Niemka, Oceana. Ale póki co wrocławianie już niedługo będą mieli okazję posłuchać ukraińskiej piosenki kibiców na żywo. Dymitr Gołub wystąpi na wrocławskim rynku 18 maja podczas finału akcji Mogiłę Pradziada – Ocal od zapomnienia. Wrocław, Joanna Pietkiewicz.